Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie, z tej strony Karolek 95, a to kolejne straszne tutorial na kanale. To jest oczywiście mistrzowski kocyk, ale kocyk mojej córki. Ja dzisiaj spokojnie przykryję sobie nogi. Zapomniałbym o najważniejszej rzeczy. Teraz wam rozwali suty. Przyszły do mnie ledy. Gdy grałem w Among Us, wydarzyło się coś okropnego. Among Us. No dobra, nie wierzę, że to oglądam. Paul. Cześć, Paul. Gram w wiele gier wideo z grupą moich znajomych. W Tekena? Ostatnio sporo graliśmy Paul w Among Phoenix. Us. Okej, koledzy. Za każdym razem, gdy ja i moi przyjaciele gramy razem, zawsze ze sobą rozmawiamy. Trolujecie graczy? Wiele razy po prostu trollowaliśmy innych. Właśnie miałem to powiedzieć. Na czym polega granie w Among Us? Na trollowaniu innych graczy, kiedy jesteś w ekipie. Skakiwali do Venta. I dyskutowaliśmy o tym, kto może być zabójcą. To będzie straszna historia na bank. Dwaj przyjaciele, którzy kto? Nazywają się Harry Czarny Wayne, jest killerem. Myśleliśmy podobnie jak reszta lobby, że to gracz z nickiem Sean. Ostatecznie głosowaliśmy za wyrzuceniem go. Podczas dyskusji Sean stawał się coraz bardziej agresywny, upierając się, że to nie on jest zabójcą. Ja na pewno f***wa, mówi, nie przegram w grę komputerową, jestem za mądry dla nich. A ja i moi dwaj przyjaciele uznaliśmy to za całkiem zabawne. Że beka, że się rage'owa. W meczu Harry otrzymał prywatną wiadomość od Seana, mówiąc, nie byłem zabójcą. Nie on był zabójcą, nie powinniście mnie wyrzucać. Niedobrze. Wayne pomyślał, że zabawnie byłoby zaprosić Seana do naszego lobby i trollować go przez całą grę. O kurde, cześć Sean, dzień dobry. Powiedzieliśmy pozostałym graczom, że on Sean ma banana na łbie. Więc wszyscy zagłosowali na niego. To nie. Gościu ma wkurwa życie. Widziałem Czarnego, że jest zabójcą. Mówiliśmy, że jest zabójcą, przez co wylatywał. Ale dalej grał. Opuścił nasze lobby i nie graliśmy z nim więcej tej nocy. Przyjechał do was do domu. Po kolei. I budzę się przy najmniejszym dźwięku. Jeez. Obudziłem się około drugiej w nocy. Co to za powstanie styczniowe? Jebo pierdolę! Kto tak wstaje z łóżka? Dźwięk samochodu. O, niedobrze. Przez okno i zobaczyłem samochód zaparkowany to, tuż przed moim domem. To był Sean. Staremu auto. Był włączony, ale nikogo tam nie było. Chyba, że był stary. Rozjeżdżałem po prostu się i grał w Among Us. Cała ulica jest pusta. Niedobrze. Niedobrze. Zrobiło się zielono. Kiedy albo tylko na ledzie. Do łóżka, włączył się mój komputer. Podszedłem do niego i zobaczyłem, że na środku ekranu znajdował się napis: wejdź do dyskusji. Co? Kliknąłem na kto niego. To kogo schakował? Okazało się bardzo krwawe zdjęcie mężczyzny. To twój kolega został przecięty na pół, a pod spodem było napisane, że zostałem wyrzucony. To jest najdziwniejsza historia, jaką słyszałem. Dlaczego? Próbowałem poruszyć myszką i wyłączyć komputer. No ale się nie dało. To nie zadziałało. Wirusy. Nie wpatrywać się w to makabryczne zdjęcie. Nie, dobrze. Bardzo mój niedobrze. Komputer w końcu się wyłączył. O, sam się włączył. Po tym usłyszałem, że samochód, który był przed moim odjechał. Powoli odjeżdża. No i obsrana dupa. Następnego wtedy się obudziłem. Obudziłem się i zobaczyłem wiadomość od moich przyjaciół. Mieli to samo. I Wayne'a. To samo. I Sally, że mieli taką samą sytuację jak ja. Among zobaczyli Us. Na swoim komputerze i telefonie te straszne zdjęcia. Zdjęcia ludzi przeciętych na pół. Zapytałem ich, to czy uważają, że ma to coś wspólnego z tym facetem, na który hakował nasze urządzenia. Jak zhakował? Obciął waszych rodziców. Prawdziwie wyglądały te zdjęcia. No. I skąd wiedział, gdzie mieszkamy. Ale mogli dostać i te same zdjęcia. I jak był w stanie tak łatwo zhakować nasze urządzenia. No i lajtowo. No dobra, czyli ktoś miał taką historię w Among Us, ja miałem taką historię w CS-ie, że grałem sobie w CS, a nagle gościu do mnie podjeżdża z kałachem i mówi: zabiłeś mnie w 14 rundzie. Metro. Mężczyzna, którego spotkałem Liam w metrze. Podszedł do samej krawędzi. Liam? Spojrzał na tory, nie. A jego nogi przekroczyły linię, której nie. Przekraczać się nie powinno. Nie skacz. Boże święty, były czarne jak smoła, miejscami zardzewiałe. Jak były czarne jak smoła, to jak widziałeś rdzę, która na nich jest. Zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Widziałem twoje oddechał oczy. Oddechał powoli, próbując pozbyć się chaosu w gdy swojej gdy płakałaś głowie. W nocy. Nagle do jego przyrzekałeś uszu dotarł mi, że to tylko szczęścia łzy. Werby się kiedyś słuchało, gimby nie znają. Nagle do jego ale uszu dotarł dźwięk zbliżającego się pociągu. Ale ma małżowiny, ty! Stwierdził, że nie ma już odwrotu. Jump! Powoli otworzył oczy i spojrzał w głąb ciemnego tunelu, ta. W którym dostrzegł zbliżające się światła. Tak, to taka dżdżownica. To właśnie wielka. Tego dnia ten nadjeżdżający pociąg miał zakończyć jego życie. No i on już wiedział. Wiedział, że to nie będzie trwało długo. Ta. Jednak mimo to a tu spadł i jak Werter, obciął mu tylko nogi i ma takie ała, ała, nie umarłem, amputacja, ała, ała. Więc jak chcesz już to zrobić, zrób to dobrze. Ale ogólnie, w ogóle tego nie rób. W sensie, życie jest piękne, trzeba żyć. To czuł niepokój. Czuł niepokój. Rozejrzał się po stacji. Była druga w nocy, a dookoła później nie było żywej duszy. To jeden gościu jechał metrem, to ty, bez kitu. Mniej ludzi będzie musiało na to patrzeć. To musiało być w Warszawie. Bezradnie. Stary, ale zawsze jest możliwość życia. Dalej. Liam zdjął krawat o, i odłożył swoją walizkę na ziemię. A tam 100 tysięcy dolarów. Jego buty wykraczały poza krawędź peronu. Mm-hmm. Wyciągnął swój portfel, klucze i telefon i położył je na swojej walizce. Pociągi powinni mieć jakąś taką blokadę, że jak wiedzą, że coś leży na torach, zatrzymuje się. Ponownie zamknął oczy. Czyli chciał być zidentyfikowany. Głęboki oddech. Nie mógł już nic więcej zrobić przed skokiem.
Proszę pana, Liam usłyszał głos dobiegający. Co pan robi? Pleców. Idę na narty, no. Był zirytowany. Ktoś mu dostrzegł przeszkodzi. Elegancko ubranego mężczyznę. Dzień dobry. Zupełnie jak on. I on w Squid Game chciał zagrać. Stację w jego kierunku. Co pan robi, ty? W jednej ręce trzymał kawę, a ze Starbucksa. Walizkę. Liam dokładnie mu się przyjrzał, czekając, aż do niego podbiegnie. Niech pan poczeka na mnie. Przepraszam, że pana niepokoję. Mógłby mi pan to podtrzymać? Zapytał. Jego dbale uczesane włosy potargały się po tym krótkim biegu. Jak tamten zeskoczy. Przepraszam, jestem trochę zajęty. Odpowiedział zirytowany Liam. Jak tamten zeskoczy. Wyglądając nadjeżdżającego pociągu. To jest historia życia. To zajmie tylko chwilę. Bardzo pana proszę. Powiedział nieznajomy z uśmiechem na twarzy. On zeskoczy. Ja nie wiem. Okay. Westchnął Liam i wziął od mężczyzny kawę i walizkę, wciąż wyglądając za pociągiem. Mężczyzna podziękował, po czym wyjął grzebień z marynarki. Uczesał się. Dokładnie, zaczął czesać włosy, a po chwili zacisnął i poprawił swój krawat. To się nie wydarzy. Był usatysfakcjonowany, a pociąg już prawie wjeżdżał na stację. Sorry. Jak wyglądam? Zapytał, dobrze? Biorąc od Liama swoje rzeczy. Dobrze, odpowiedział Liam, i patrząc na mężczyznę. Do tyłu. Doskonale. Bardzo cię przepraszam, przyjacielu. Żegnam. Ale musiałem mieć pewność, że nikt nie zepsuje mi tej chwili. Powiedział, po czym wskoczył pod nadjeżdżający pociąg. To jest najlepsza historia, jaką słyszałem chyba dotychczas. Aż LED zmienił kolor na niebieski. Niebieski to nadzieja. Czerwony to śmierć. Dalej. Zaginięcie. Mój przyjaciel zaginął, a ja odkryłem coś przerażającego. Jeden z moich przyjaciół mieszkał przez jakiś czas. Mój przyjaciel. No i dobra, siema. Ale zrezygnował z wynajmu przez współlokatora, z którym się nie dogadywał. Okej. Znalazł wtedy fajny. Muszę kupić pop filtr. Bardzo tani pokój. Za 50%. Mapa Silent Hilla. Komunikacją. Okay, zastanawiając się Audi? Długo, podpisał umowę. No, piórem, powtarzał ładnie, ciągle, z parkiera. Że jest szczęściarzem. No i dobra, piwerko miałem jest. Wątpliwości co do śmiesznie niskiej ceny, ale nie myślałem nad tym dużo. W tym domu ktoś miałem zaginął. Nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Browarek leciony, to była sobota? Nic wielkiego Sunday, się nie wydarzyło. Niedziela. Jednak od pewnego czasu przestałem widywać mojego przyjaciela. Nie było go nie tylko w szkole, także przestał odwiedzać restauracje. Nie rozmawiacie ze sobą? Czy inne miejsca, w których nie możesz do niego zadzwonić, czy coś? Zacząłem się o niego martwić, myśląc, że mogło stać się coś niepokojącego. W tym mieszkaniu za 50%. Minęło już ponad 5 dni. Zdenerwowany, poszedłem w końcu do jego mieszkania. A to mieszkanie nie istnieje, nie ma tam nikogo. Nikt nie otwierał. Kuźwa, drzwi zamknięte, nieważne, metalowe. Wiele razy pukałem i wołałem jego imię. Pociągnij z buta, ty! Pomyślałem, że być może wrócił do swojego rodzinnego domu. No na bank, oczywiście. Już tak. Miałem zrezygnować. A w środku? Ale postanowiłem jeszcze przekręcić klamkę. I otwarte normalnie. O dziwo, drzwi były otwarte. Nie, hej, co ty gadasz? Jesteś tam? Przez 5 dni można było się tu włamać. Do środka, nie mogłem się ruszyć. Dostałem gęsiej skórki na całym ciele. O kurde. Ściany pokoju były pokryte krwią. I podrapaniami. Wszędzie na wysokości klamki były niezliczone plamy krwi. Jeden pokój bez żadnego stołu, telewizora, lodówki. Kto to wynajął? O co tu chodzi? To za 50% też bym tego nie wziął. Na łóżku pod kocem siedzi jakaś postać. No i to jest ten znajomy. Ostrożnie skierowałem się w jej stronę. No nie wierzę, że podniesiesz. Hej, gdzie się podziewałeś tak długo? Mówiąc to, próbowałem ściągnąć koc jedną ręką. Złapał mnie za rękę. Nie szło mi to łatwo. To dwoma. Miałem wrażenie, że koc jest do czegoś przyczepiony. Do jego skóry. Spróbowałem go podnieść poszarpany. Rękami. A tam, wąż myje nogi. W końcu udało mi się go ruszyć. Kiedyś będzie ten wąż mył nogi. Wyjsty dźwięk. Następnie ujrzałem mojego przyjaciela. Martwego. Pokrytego krwią na całym ciele. To jest wino mszalne po na bank. Jego krew wypłynęła z ciała i zaschła. Koc i ciało były sklejone razem. Jego oczy były szeroko otwarte. I wyglądały, jakby przed śmiercią zobaczył coś potwornego. No, jak zobaczył rachunki za gaz, to go ścięło od razu. No, co z tego, że 50% taniej mieszkanie, jak gaz taki drogi. Na policję. Początkowo byłem podejrzanym. To podejrzanym osobą na miejscu zdarzenia. Ale wkrótce potem, kiedy sekcja zwłok i śledztwo dobiegły końca, wszystko się wyjaśniło. No i dobra, o co chodziło? Przyczyną jego śmierci była cena za gaz. Cena za gaz była wszystkie przyczyna. Części jego ciała były w porządku. Poza nie ceną za gaz. Nie żadnych ran kłutych, ani ciętych. To jak to możliwe? Jednak co drugi staw z jego 10 palców był wyrwany. Cała krew na ścianie należała do mojego przyjaciela. Wow, czyli on drapiąc... ponad połowę krwi. I się wykrwawił. Stwierdzono, że zmarł on na skutek nadmiernego krwawienia podczas uderzania i drapania w ścianę palcami. Co się dzieje? Które były całe zmasakrowane. Ajajaj, moje łopuszki. Nie miało sensu.
Może zobaczył coś w pokoju i chciał z niego uciec. A się nie dało. Jednak nie mógł otworzyć drzwi. 50% była na ścianie tylko dlatego, że gorączkowo drapał ścianę mniej więcej na wysokości klamki. Mogłeś poczekać 5 dni. Z jakiegoś powodu schował się pod kocem. I się wykrwawił. Aż w końcu zmarł z powodu wykrwawienia. 5 dni byś poczekał i znajomy by przyszedł. Zastanawia mnie, co takiego zobaczył mój przyjaciel. No ceny za gaz, no co miał zobaczyć? No wszystko zdrożało. Inflacja jest, więc jak wynajmujesz coś za 50% taniej, to nie wierz w to, bo to się nie dzieje, nie wydarzy. Angel of Darkness, czyli anioł śmierci. Mamy mojego przyjaciela, objawił się anioł śmierci. Mieszkałem w kamienicy z wejściem od wspólnego balkonu. To jest przedszkole? I w tym samym mieszkaniu mieszkała rodzina mojego przyjaciela. Często spędzaliśmy ze sobą czas. Na tle cegieł. Pewnego dnia... Wczesnym rankiem. To był zachód słońca, nie kłam. Przyjaciela usłyszała irytujący dźwięk za drzwiami wejściowymi. Kuźwa, zepsuła się mikrofalówka. Z łóżka wyjrzała na zewnątrz. A tam wąż myje nogi. Na jej oczach, no musi wąż myć nogi. Czołgał się na czworakach anioł śmierci. Jak to jest jakiś poruszał pies? Się w przód i w tył. To jest zmutowany buldog francuski. Dźwięk, który słyszała, był dźwiękiem jego czarnej sukni ciągniętej po podłodze. Z czego to miał? Z neodymu? Z wrażenia. Ale on w ogóle się nią nie przejął. No i dobra. Nadal powoli czołgał się przed drzwiami. Do przodu drzwiami. I do tyłu. I tak w kółeczku. Nagle się obudziła. Trochę tu. Uświadamiając sobie, trochę że tu. To był tylko sen. No nie wiem. Następnego dnia, przestraszona tym, co się jej przyśniło, powiedziała wróżka, moją powiedziała, mamą, że węże nie mają nóg. To jest podsumowanie całego mycia nóg wężów. Tylko opowiedziała jej swoją historię. Co ona powiedziała? Ta odpowiedziała przerażającym głosem. Mi się też to wczoraj śniło. Twój syn niedługo umrze. I nie ma sposobu, żeby go uratować. Łoż, Jesus! Nie możesz tego zmienić. Ojojojojo. Te słowa ją przeraziły. Wydupiej. Zdenerwowana wstała z fotela. A tamta 100 złotych. Wtedy wróżka powiedziała do mojej mamy, a twój syn będzie bezpieczny. W końcu nie miały innego wyjścia. I 150 złotych, bo jeszcze wróżyłam tamtej. Słowami tej nawiedzonej kobiety. Wróżyła tamtej, więc 200. Później wracaliśmy we czwórkę z marketu. To się wydarzy. Kiedy byliśmy już pod naszym blokiem, mój przyjaciel nagle wyrwał się jako pierwszy, mówiąc, że musi zrobić siku. Poczekaj. A ja zobaczyłem ciężarówkę z owocami. Mówi, sikaj do arbuzów! Wiesz, o co chodzi? Bo wódkę się nalewa do arbuzów i są wspaniałe desery. Więc z moczem jakby trochę zgierowało też, żeby było całkiem smaczne. Nie, nie róbcie tego. Marchewki. Przed naszym blokiem. I co? Więc podbiegłem do niej i zacząłem prosić mamę, żeby kupiła jakieś owoce. A mama powie, że nie. Ale ona nie miała zamiaru kupować wtedy owoców. I on wróci przez ulicę. Mówiła tylko, żebyśmy poszli już do domu. Chciałem a tam jakoś przekonać mamę. Samochód. Więc przedłużałem powrót do mieszkania. Jo nie beda. Jo se tupna. Tup, tup, tup. Mój kolega, który wszedł na piętro, sikał głowę z za barierki. Sikał z balkonu, czy co? Po czym głośno krzyknął, że mieszkanie jest zamknięte. Mhm. Gdy zobaczył, jak jego mama wyciąga klucze z torebki, zbiegł z powrotem na dół. O. Jak tylko wybiegł z budynku, uderzył w niego rozpędzony van. No nie dobrze. No i właśnie to nie jest. Pamiętam wyraźnie, bo nie widziałem dokładnie tego momentu, ale doskonale słyszałem, jak jego ciało odleciało z hukiem. Zginął natychmiast na miejscu. Do niedawna myślałem, że mój. To był obszar zabudowany. Jak gościu jechał za szybko, to powinien tak opory ją dostać. Do niedawna myślałem, że mój przyjaciel zginął, bo jego mamie przyśnił się anioł śmierci. Mhm. Ale moja mama powiedziała mi coś wstrząsającego. Że? A jej też się śni? Jak wysoka była wtedy barierka na balkonie? Aha. Sięgała do klatki piersiowej dorosłego człowieka. Aha. Do dziś mam gęsią skórkę, gdy pomyślę o chwili, gdy mój przyjaciel wystawił głowę zza barierki. O kurde. A może tam było jakieś krzesło? Gęsiory na ciele, o to chodziło! W każdym razie, dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka Strasznych Totorii. Jeżeli chcecie więcej tego na kanale, zostawcie już teraz łapeczkę w górę. Oczywiście napiszcie hashtag Straszna Totoria albo hashtag Dziecko. Dzisiejszy odcinek był o dziecku, które znajdziecie wszędzie, także tyle ode mnie. Masz 4 sekundy na miałeś 1 sekundę, a łapeczka już została zostawiona prawdopodobnie wcześniej. Także tyle, mistrzowski łokieć, trzymaj się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.